Chwała Panu Bogu naszemu. Nie wiem, od czego zacząć. Może zacznę od początku. Urodziłam się 60 lat temu jako trzecie dziecko. Nie będę mówić niechciane, bo nie mnie osądzać, czy byłam chciana na tamten czas, czy nie. Ale mogę tylko powiedzieć tyle, że mama wychowywała nas samotnie. Wychowywała jak mogła, jak umiała. A rękę miała twardą i ciężką. Także jak już powiem, dorosłam, poczułam się dorosła, skończyłam 18 lat, więc nie pozwolę się dłużej bić. Uciekłam od apodyktycznej mamy do siostry. Przyjechałam za pracą z mojego miasteczka rodzinnego, wyjechałam od mamy do siostry, która już mieszkała tu w Jastrzębiu-Zdroju. No, tam oczywiście taka bardzo dorosła. Poznałam kolegę z tego związku. Przyszło nieślubne dziecko. Urodziłam córkę. Kolega się tak przejął, że zwinął cholewki, uciekł. I tyle było z miłości. Ale ja nadal szukałam związku, akceptacji, szukałam miłości. Weszłam w drugi związek. No, drugi związek też się zakończył niefajnie. Wyszła z tego aborcja, żeby już nie było kolejnego dziecka. I to mnie też jeszcze nie nauczyło niczego. Weszłam w trzeci związek. Mój trzeci partner już był na tyle sprytniejszy, że przyszedł. Ja już miałam pracę, byłam ustabilizowana. Z tym jednym dzieckiem sobie żyłam tak spokojnie, z pomocą siostry. Jakoś dawałam radę. Więc ten mój trzeci partner, żeśmy się poznali, od razu z marszu, z ulicy przyszedł, powiesił kapelusz na gwoździu. No i za stołem zajął swoje honorowe miejsce, to powiedział, to jest moje miejsce, już swoje warunki przedstawił. Ja jeszcze nadal ślepo szłam w ten związek. No i oczywiście później był to mój mąż, z nim jeszcze mam nadal dwoje dzieci. Syna i młodszą córkę. I tak można powiedzieć, to był taki chory, toksyczny związek. Jak to się żartuje, ja go kochałam za wzięcie, on mnie za żarcie. I to była prawda. I to była prawda najszczersza. Ja już przed ludźmi nie byłam wolna, miałam już męża. No, już wtedy byłam kimś, prawda? Takie było moje myślenie na tamten czas. Ale też ten związek długo nie potrwał. Byliśmy razem 15 lat. 15 lat i no, pan już się tak rozłochocił w tym związku, że już, prawda, było picie, karty, nieoddawanie pieniędzy. No powiem, wpadłam z deszczu pod rynnę i była ogromna bieda na tamten czas. Jeszcze mnie w 2000 roku zwolnili z pracy po 30 latach pracy. Przeszłam na zasiłek przedemerytalny. To były grosze na tamten czas. Dzisiaj dziękuję Bogu, że jestem na tym zasiłku, bo przynajmniej nie muszę pracować. Jestem szczęśliwa babcia emerytka. Ale wtedy dla mnie była to rozpacz. Tu mąż jak dopóki mnie gdzieś tam przestawiał po kątach, to sobie jeszcze jakby na to pozwalałam. Ale jak już stała się mojej najmłodszej córce krzywda, to spakowałam delikwenta, wystawiłam walizkę za drzwi. Akurat była Barbórka, słynna Barbórka,
w 90-tych latach pan zwinął kasę i wyprowadził się do mamy. I dzięki Bogu, bo ja zyskałam spokój jako taki. Ale jakże grubo się myliłam. Syn widział chore nasze zachowania i też poszedł w alkohol. Dokładnie takimi samymi krokami szedł jak mąż. To była wręcz kopia męża. I ja całą taką swoją złość, nienawiść do męża przelałam jakby na syna. Też ja za dziecka byłam bita. Obiecałam sobie, że nigdy nie będę dzieci biła, a jego jednak biłam. I to kiedy biłam? Kiedy był nieszczęśnik na tyle pijany, że nie miał siły się obronić, to ja go wtedy lałam. Potem mówię, no chora jestem, nienormalna. No jak można człowieka, dziecko, które nie prosiło się na świat, które wydałam na świat, ja go teraz tak poniewieram. No ale to było takie moje chore zachowanie na tamten czas. I do tego stopnia gdzieś tak goniłam po różnych terapiach, po różnych psychologach, psychiatrach. Bardzo nie umiałam z sobą dać rady. I o ironio, pan postawił mi na drodze pracę z alkoholikami. Pracowałam w takim klubie AOWskim, gdzie też byłam tam gospodarzem, podawałam kawę, tam stoliki wycierałam, kwiatki podlewałam, takim byłam gospodarzem. I nadal tkwiłam w takim, że ja wszystkich uzdrowię, że ja wszystkich wyleczę z tego picia, z tego alkoholu, a nie myślałam o sobie. I jak już to wszystko mnie przerosło, to przyszedł do naszego klubu taki młody chłopak. To też było od Boga, bo Pan Bóg mi go postawił na drodze, żebym mogła zauważyć, że jest wyjście z alkoholu, ponieważ ten nasz chłopak Andrzej, żebym już nie mieszała, bo strasznie mieszam, żera mnie trema, to nie miał gdzie mieszkać i ja z prezesem klubu postanowiliśmy, że damy mu klucze, on sobie będzie mieszkał w tym naszym klubie i on był takim moim jakby synem. Ja patrząc na Andrzeja, jak on się zmienia, ja jeszcze nie wiedziałam, że on jest w rodzinie tam chrześcijańskiej, że on przeszedł tam do zboru. On nic nie mówił, a ja widziałam, jak on się zmienia. Ja myślałam, że to tak pomagają mu te AOWskie nasze tam 12 kroków i takie inne. W takiej nieświadomości sobie żyłam, ale widziałam ogromną zmianę w tym Andrzeju. I mówię, oj, to ja tu muszę go obserwować coraz bardziej, to ja tu mojego syna też tak wyprowadzę. Ja go też tak wyleczę, nie? Jak już tak zaczęłam się bliżej z tym Andrzejem komunikować, on nawet na mnie zaczął mówić ciocia, tak sobie mnie przypisał. I pewnego razu było takie nieprzyjemne wydarzenie w tym naszym klubie, gdzie ja w to też byłam wplątana i jakby mnie to wszystko przerosło i mówię tak, wiesz co Andrzejku, idziemy teraz do miksa. Ja zobaczę, mam tu ostatnie 20 zł w portfeliku. Ja kupię butelkę i się opiję. Zobaczę, jak to jest. Co to jest? Dlaczego taka radość czy coś? Nigdy nie piłam, zawsze się złościłam na ten alkohol, ale może jak go spróbuję, może mi coś to da. Może mi się coś polepszy w życiu. Takie chore myślenie głupie. A on mi mówi, ciocia, szkoda 20 zł, tylko stracisz, a jutro będziesz żałować.
ja cię zaprowadzę do takiej rodziny, gdzie ty znajdziesz, będziesz miała z kim porozmawiać, tam jest taka ciocia Lucyna, porozmawiasz sobie z nią. I ja tak posłuchałam tego Andrzejka. I on, taki nieduży, filigranowy chłopak, zresztą dzisiaj mnie przywiózł tutaj, on mnie poprowadził do tej rodziny chrześcijańskiej. I powiem wam, cały dom ludzi, a taka zgoda, taka harmonia, taki spokój, tak mnie przyjęli miło, przyjemnie, że ja po raz pierwszy poczułam się taka akceptowana. Tak od razu wyczułam, że jest to taki dom Boży i taki spokój między nimi. I tak zaczęłam sobie tam przychodzić. Jeszcze w międzyczasie się tak dzieliłam. Chodziłam do katolickiego, a do nich sobie tak przychodziłam, żeby taki spokój mieć, żeby tak fajnie tam było. Ale w jednym roku, w święta, jak poszłam do katolickiego, to pomimo, że takie proboszcz zrobił nowe ławki, mięciutkie, wszystko super, ja nie umiałam tam wysiedzieć. Mnie poty oblewały, mnie w gardle ściskało, głos mi odbierało, ja nie umiałam tam się modlić i taki chaos przeżywałam. I w pewnym momencie taki usłyszałam, wyjdź, bo zaraz tu zemdlejesz albo co. I wyszłam z tego katolickiego i już zajęłam się tak poważnie chodzeniem tam do tej rodziny chrześcijańskiej i tam gdzie oni mieli zbór. A o ironio, ten zbór, gdzie oni się spotykali, wszyscy chrześcijanie z HWZ-u, był akurat obok naszego klubu. I ja przez ścianę słyszałam te ich śpiewy i wszystko, ale jakoś tak sobie to brałam na luzie. A od tamtej pory, jak mi to w tym katolickim kościele tak się stało, tak już weszłam na poważnie, mówię, no nie, ja już tu jestem poważna osoba, po 50, to ja już tu muszę, prawda, się poważnie zachowywać i już określić się, czego chcę w swoim życiu. Ja tu nikogo nie wyleczę, tu ja muszę sobie pomóc. Jeszcze nadal myślałam, że sobie sama pomogę. Ale powiem wam, że jak 3 lata temu już tak dojrzałam poważnie, dałam się ochrzcić i tak poszłam za Jezusem, przyjęłam Pana Jezusa do swojego serca, to powiem wam, że jest mi tak lżej. Ja z agresywnej osoby stałam się osobą spokojną. Ja potrafię rozmawiać z dziećmi. Ja potrafię dzisiaj rozmawiać z mężem, z teściową. Ja potrafię jej dziękować, że wzięła męża pod swoje skrzydła, bo na dzień dzisiejszy ja jestem bardzo jej wdzięczna, bo może byśmy się dzisiaj na dzień dzisiejszy pozabijali. W tamtych czasach, nie wiem, jakby się to mogło skończyć. I przyjeżdżam tu od 3 lat. Jestem szczęśliwa, że mogę się modlić o ich zbawienie, bo jeśli tu na ziemi nie umiałam dać mojej rodzinie ciepła, nie umiałam jakoś tej rodziny tak sobie ułożyć, to wierzę w to gorąco, że tam u Pana się spotkamy i tylko moja modlitwa może pomóc i Pan Bóg ich przyciągnie do siebie.